mamy styczeń, wybraliśmy się na Rybnickie Morze. Ja osobiście jestem pierwszy raz, dopiero poznaję tą wodę. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim to, że w wodzie jest bardzo dużo ryb, bardzo dużych, przepiękne, silne karpie. Natomiast łowisko bardzo trudne, szczególnie tutaj ze względu na zaczepy, na pozrywane zestawy, co utrudnia łowienie, a tym bardziej, że nie możemy używać pontonu ani do wywózki, ani do holowania. Jedynie pontonu można używać do stawiania markera, także no, i sondowania dna, także to jest jakby utrudnione z tej strony już w momencie, kiedy holujemy tego karpia, ponieważ dużo brań jest w odległości właśnie około 300-400 metrów, trzeba zestaw wywieźć, na po drodze jest bardzo dużo zaczepów. Ale jakoś sobie radzimy. Ja chciałbym Wam teraz przedstawić nowe produkty firmy Genesis Carp. Przygotowaliśmy w tym sezonie dla Was serię przynęt, które tutaj widzicie. Są to m.in. kulki proteinowe w 12 smakach, ziarna preparowane, 4 rodzaje, następnie kulki haczykowe, pop-upy, likwidy, gęste bardzo zalewy, płynne pokarmy, a także standardowe zalewy, oczywiście też w 12 smakach, którymi możemy zalać zanęty, kulki, również zanęty sypkie. Także tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Może zacznijmy od tutaj kulek proteinowych. Kulki proteinowe są w 12 smakach. Są to albo kulki owocowe, albo mięsne, a także kombinacje. Także tutaj zostało to tak dobrane, żeby każdy mógł coś dla siebie wybrać. Czym one się różnią? To znaczy technologią produkcji, na pewno kulki mięsne do kulek mięsnych, a także do kulek kombinowanych, czyli właśnie mięsnych z owocówkami, są użyte również skorupki jajek, przez co ta kulka jest po prostu w strukturze bardzo gruba, a dzięki temu, już Wam pokażę, a dzięki temu po prostu ona pracuje bardzo szybko, chociaż nie rozpada się, spokojnie na haku wytrzyma 24 godziny i nie musimy się martwić o to, że z nią się coś stanie. Tak kuleczki wyglądają z bliska, są stosunkowo miękkie, także a po rozkuszeniu po prostu sypią się, także to jest ważne w momencie, jak karp pobiera pokarm i szybko musi przetrawić. Do produkcji zostały użyte naturalne składniki, oczywiście takie jak jajka, płynne pokarmy, enzymy różnego rodzaju, likwidy, oczywiście flavoury, słodziki, kulki słodkie, owocowe. Jak weźmiemy je do ust, to są bardzo właśnie słodkie, czuć tą słodycz, także kulki są bardzo bogate we wszystkie składniki, bardzo fajnie pachną. No co zresztą żeśmy już sprawdzili na tej zasiadce, no bo ja tutaj miałem, ja akurat łowiłem na Genesisa, na różne kombinacje, na Killpunch z krylem, na owocowe, na przykład ananas z bananem, i wszystko to się fajnie sprawdziło, znaczy były brania, no większość ryb nie udało nam się wyciągnąć. Dzisiaj nad ranem mieliśmy branie na kulkę właśnie Killpunch z krylem i podwieszoną fluo pop-upem z czosnku i udało nam się 17200 wyciągnąć, także ładna rybka. To są pop-upy również w 12 smakach. Pakowane są trzy różne wielkości, to znaczy 12-15 mm, 15-20 i 12-15, także w jednym słoiczku mamy dwa rozmiary, także każdy tutaj, kupując jeden słoiczek, ma automatycznie dwa rozmiary, także nie trzeba też kupować słoiczka z każdego rozmiaru, no bo tutaj w jednym jest jakby są dwa rozmiary przewidziane. Jeśli chodzi o to, następnie to mogłem zaprezentować. Tutaj jeśli chodzi o ziarna preparowane, tutaj mamy cztery rodzaje. Są to duże puchy 2,25 litra. Najważniejsze to jest to, że ziarna są preparowane i nie rozpuszczają PVA, czyli idealnie nadają się właśnie do woreczków, do punktowego nęcenia. I tutaj mamy takie miksy jak tygrysie orzechy całe mielone z konopiami. Tutaj mamy miks, tutaj są orzechy, tygrysie, kukurydza, pszenica, ciecierzyca, również konopie i to jest o smaku albo naturalnym, albo ananasowym. Te tutaj orzechy tygrysie są właśnie zabarwione lekko z kopeksem. Jeszcze mamy jedną mieszankę. Tutaj, jak wiemy, wiele razy nam się orzech arachidowy sprawdził, dlatego tutaj mamy właśnie orzech arachidowy mielony z konopiami, także też świetny dodatek do punktowego nęcenia. Również nie rozpuszcza PVA. Jeśli chodzi o płynne pokarmy, to mamy trzy rodzaje. Jest to kryl, jest to łosoś, a także wątróbka. Tam dalej jest. Czym one się charakteryzują? Są w baniakach po 1 litr, także bardzo wydajne, gęste przede wszystkim. Ja może pokażę. One świetnie nadają się zarówno do zalewania naszych przynęt, zanęt, a także do produkcji. Zobaczcie, jakie są gęste. O, galaretka. Także bogate w mikroelementy, enzymy, mączki i naprawdę trzymają świetnie zapach. Powinno być widać, jaki jest gęsty ten. I tak jak mówię, pakowane baniaki po litr, także spokojnie starczy na dłuższy czas. Tak to wygląda. No i tutaj oczywiście zalewy typowe w słoikach po pół litra. Tutaj też jest 12 smaków, podobnie jak cała seria, ponieważ cała seria została przygotowana właśnie pod te smaki. Także kulki w 12 smakach, likwidy w 12 smakach, pop-upy w 12 smakach i kulki haczykowe w 12 smakach. Do tego płynne pokarmy, ziarna preparowane i mamy jeszcze te również Grundbites, Method Feder, także elegancka zanęta do metody, która pracuje właśnie w supie od dołu do góry. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. No cóż, brania były, a ja Wam teraz pokażę i zaprezentujemy, co nam się udało złapać na te nasze przynęty. Tak jak wspomniałem wcześniej, mieliśmy dużo brań, natomiast nie dało się wszystkiego wyciągnąć ze względu na trudne warunki, ale 17200 wylądowało na macie, także my jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Tutaj kolega łowił na kuleczki sticky, również miał brania, także no, trudne łowienie, ale zaliczamy naszą zasiadkę do udanych i zobaczcie sami. I 19200 z siatką, nie? Potem jeszcze siatkę odliczymy. To jest 17400. Piękny karpik. Wziął samego rana. Jeszcze żeśmy spali. Udało nam się go wyholować. Wziął na kulkę Killpunch z krylem podwieszoną czosnkiem. Piękna rybka. Udało mi się. gdzie mam pola z wodą. Cztery dni żeśmy męczyli się z zaczepami, w końcu udało się ładną sztukę wyjąć. O, ponad 17 kg. Jestem przyzwyczajony do trzymania takich ryb. Teraz była przerwa, zima. Piękna ryba, ciężka, mocna, z Rybnickiego zalewu. Ja daję po łapach. Kilka miesięcy bez ryby. Ta ma swoją uwagę. Teraz sprawdzimy, ile mata ma bez karpia. No, 2 kilo. Czyli 17,200 oficjalnie. Ponad 17, przekroczyliśmy 17. Jest bardzo dobrze jak na styczeń. Ostatnia nocka. Mieliśmy wcześniej trochę problemów z rybami, ale zasiadka wynagrodzona. Pięknie. Moja pierwsza zasiadka na Rybnickim Morzu, zakończona dla mnie bardzo sukcesem. Także styczeń, zima, piękna ryba na macie, super sprawa. Chciałbym Wam również zaprezentować nasz nowy produkt. Jest to łódka zdalnie sterowana, katamaran o nazwie Hornet. Czym ta łódka się charakteryzuje? Po pierwsze, ma bardzo cienkie pozy, jak spojrzymy z przodu. Ona świetnie sobie radzi na wodzie, dzięki temu, że te pozy są bardzo cienkie, nie stwarza oporu, dlatego bardzo fajnie pływa. Jeśli chodzi o wagę łódki, łódka waży około 10 kg. Jeśli chodzi o komory, spokojnie tutaj wsadzimy od 5 do 6 kg zanęty. Jeśli chodzi o tego typu łódki, to jest rzeczywiście dobry wynik. Było to testowane i rzeczywiście łódka ma taką wyporność. Zostały tutaj zastosowane dwa akumulatory 6V 12 Ah. Co jeszcze tutaj, jeśli chodzi o silniki? Silniki tutaj są dwa o mocy w sumie serii 550. Także dwa silniki, zastosowane zostały dysze Korty. Są to dysze, które znajdują się w tej części tutaj, między silnikiem a śmigłem. Dzięki temu dysze te sprawiają, że moc łódki wzrasta i prędkość wzrasta o 30%. Także zaraz pokażemy Wam na wodzie, jak to śmiga, jak to działa. Dodatkowo halogen sterowany z pilota. Również w pierwszej wersji, którą była pokazana na internecie, na Facebooku, zmieniliśmy, wprowadzone zostało kilka poprawek, przede wszystkim radio. Radio zostało inne zastosowane. Dzięki temu na przykład na radiu widzimy ile mamy zasięgu jeszcze. Podawane jest to w procentach, także spokojnie możemy kontrolować. Wiemy, kiedy na przykład zasięg nam się zaraz straci, na przykład będziemy widzieli, że jest 5% zasięgu tylko, to wtedy na przykład jest to jakby ta maksymalna odległość, musimy wracać. Jest to bardzo fajne. Dodatkowo wszystko sterowane z pilota. Zaraz Wam zademonstruję, jak na przykład halogen. Tutaj z przodu widać, o, dodatkowo światła są regulowane również z pilota, także na wodzie możemy włączać, wyłączać jak potrzebujemy. Także tutaj te wszystkie elementy z tyłu, diody czerwone, z przodu diody białe, tak żeby nam się nie pomyliły kierunki. Tutaj hermetycznie zamykane ładowanie, ładujemy łódkę tutaj od góry. Z tyłu jest jeszcze wyświetlacz, gdzie widać poziom naładowania baterii, to jest również bardzo ważne. I cóż, chyba tyle jeśli chodzi o łódce. Oczywiście jest możliwość zamontowania echosondy, jest możliwość zamontowania GPS-u. Oczywiście to jest na indywidualne już zamówienie. W zależności od modelu tej echosondy i po prostu jak trzeba ją, że tak powiem, tam zastosować i jak zamontować, to później indywidualnie też musimy się dogadać. Cóż, no nic nie pozostaje mi innego, jak chyba pokazać, jak ona pływa, a jeszcze dodatkowo w sumie jeszcze jedno rozwiązanie Wam pokażę. Chodzi tutaj głównie o klapy. Klapy są metalowe, które zamykamy bez jakby pilota i bez ingerencji jakby tutaj pilota, natomiast nie są to elektromagnesy. To są również zaczepy specjalnie wyprofilowane, gdzie po prostu jednym ruchem ręki możemy po prostu zamknąć tutaj te klapy. Bardzo fajne rozwiązanie, bo zawsze jak na przykład są otwierane właśnie z pilota, no to tu jednym pilotem trzeba pyk, pyk, lewo, prawo, tutaj drugą ręką, a trzecia by się przydała, żeby trzymać jeszcze zestaw na przykład. Natomiast tutaj nie potrzebujemy radia, odkładamy i po prostu zamykamy te klapy. Dobrze, także to nic nie pozostało nam innego, jak po prostu pokazać, jak ona pływa. Szkoperka. Co to? A, ten połowę. Poczekaj, nie przemył ustami. Czekaj, zrobię ci też jedno. Dobra. Nasza wspólna zasiadka z Tomkiem dobiegła końca. W końcu rozpoczęliśmy sezon 2015 na Rybnickim Morzu. Spędziliśmy 4 dni tutaj łowiąc i zmagając się z przeciwnościami losu, a także z trudnym łowiskiem. Jeśli chodzi o pogodę, no to pogoda średnia, jeśli chodzi o tą wodę. Nie mieliśmy przymrozków, temperatura dodatnia, zrzuty wody też bardzo rzadko. Dlatego tutaj temperatura wody wahała się w granicach 10-12 stopni, ale udało nam się wypracować kilka brań. No ale tak jak mówię, tutaj warunki, szczególnie na tej jedynce, na zrzucie są trudne. A Tomek Wam opowie dlaczego. No, tak jak Marcin mówi, warunki bardzo ciężkie, ponieważ no, trzeba wywodzić zestawy około 300-350 metrów. Z pontonu nie wolno ani holować ryby, ani wywodzić zestawu, jedynie stawiać markery. Jest to bardzo wielkie utrudnienie, ponieważ no, w wodzie bardzo dużo żyłek występuje, zaczepy. No, ciężko wyholować ryby. No. Dziennie doliczaliśmy parę brań, no, ale przeważnie ryba lądowała w zaczepach. No, mimo wszystko udało nam się wyholować kilka ryb. Największa 17200, także i tak jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, jak na rozpoczęcie sezonu, jak na styczeń, na zimową aurę. Także cóż, pozostaje nam życzyć Wam udanego sezonu 2015. Myśmy już rozpoczęli ten sezon, Wy pewnie w większości przypadków dopiero będziecie rozpoczynać sezon. Także życzymy takich, no i przede wszystkim większych ryb na macie. Jasne, samych 20. I zapraszamy do oglądania naszej kolejnej relacji, bo na pewno jeszcze nagramy w tym sezonie niejedną.